Kiedyś, kiedy to jak miałem w zwyczaju, wylegiwałem się w łóżku i marnowałem sobie życie, nagle zaatakował mnie głód. Co by tutaj sobie dobrego zjeść, pomyślałem. Może by tak na przykład placki ziemniaczane. Ale kurczę, nie mam kartofli. Trzeba by było po nie zejść do piwnicy. Czy stać mnie na ten wysiłek? Dobra, pomyślałem i zebrałem się w drogę. Wystarczyło tylko wzuć nowiutkie adidasy, klucze w dłoń i można iść. Ale sobie zrobię pyszne placki, myślałem, zmierzając prosto do piwnicy. Kiedy wszedłem do wewnątrz, uderzył mnie ten typowy piwniczny, trochę stęchły, kurzowy zapach. Zostawiłem swoje rzeczy i zacząłem się zastanawiać, w co mógłbym zapakować potrzebne mi kartofle. I w ten, tak, wiaderko, idealne naczynie, kiedy nagle do moich uszu dobiegł dziwny hałas. Coś najwyraźniej dobijało się z wnętrza szafki. Targanie drzwiami stawało się coraz mocniejsze. Co to mogło być? Szczur? Mysz? Ale to niemożliwe, jak weszłoby do środka? W tym momencie przerażenie owładnęło moim ciałem. Chwyciłem to, co miałem pierwsze pod ręką do obrony, a był to 5-kilowy młotek. Wolnym krokiem zacząłem zbliżać się do szafki. Pełen przerażenia i obaw, lekko uchyliłem prawe drzwiczki. Szafka zdawała się zupełnie normalna, tak jak zawsze. Kiedy nagle... To on! Człowiek małpa! Skurwiel! Najgorszy zbrodniarz wojenny! Rzuciłem się na drzwi, żeby ten bandyta nie wydostał się na zewnątrz! A on napierał! Napierał na drzwi z całą siłą! Pluł! Harkał! Krzyczał! Czułem, że już dłużej nie wytrzymam, musiałem czymś zablokować drzwi! Wziąłem leżący obok kawałek pręta i wetknąłem go między jednej i drugiej drzwiczki w nadziei, że potwór nie wydostanie się na zewnątrz. A on tylko napierał, napierał, po czym się uspokoił. A ja przerażony jeszcze sytuacją zacząłem wycofywać się z piwnicy. Zgasiłem światło i uciekłem. Od tamtego momentu minęły już 2 lata, a ja dalej boję się zejść do piwnicy po kartofle.